5 kwietnia wspominamy błogosławionego Mariana della Mata Aparicio, prezbitera. Marian urodził się 31 grudnia 1905 roku w Barrio de la Puebla na północy Hiszpanii. Podobnie jak jego trzej bracia, wstąpił do zakonu świętego Augustyna. Miał wtedy 16 lat. Po 4 latach formacji przyjął święcenia kapłańskie, a rok później został posłany do pracy w Brazylii, gdzie pozostał przez 52 lata aż do śmierci. W tym czasie posługiwał jako wykładowca w szkołach. Powierzano mu odpowiedzialne funkcje w zakonie, a także był duszpasterzem. Zawsze dostrzegał wokół siebie ludzi potrzebujących, biednych, chorych, starszych. Pomagał im i pomagał też tym, którzy opiekowali się nimi. Miał dużo możliwości spotykania ludzi chorych, gdyż przez prawie 30 lat sam cierpiał z powodu choroby nowotworowej skóry. Gdy przebywał w szpitalu jako pacjent, zawsze miał w kieszeni habitu nie tylko obrazki, ale też cukierki dla dzieci. Z powodu choroby często przebywał w szpitalach. Ten czas wykorzystywał na modlitwę, ale też na rozmowy z chorymi. Pocieszał każdego z nich. Zawsze był pogodny, uśmiechnięty. Z tego też powodu ludzie chętnie do niego przychodzili po pomoc. Jeden z jego współbraci z zakonu powiedział o nim: jego długie życie toczyło się praktycznie w Brazylii, zwłaszcza w São Paulo. Był zawsze do dyspozycji wszystkich: przełożonych, współbraci, parafian, uczniów, bezdomnych, dzieci z ubogich rodzin czy żyjących na ulicy oraz chorych. Był zawsze obecny wśród potrzebujących, by mogli odczuć ciepło przyjaznej dłoni. Kiedy stan zdrowia mu na to pozwalał, ksiądz Marian był w klasztorze, ale gdy tylko się dowiedział, że ktoś jest ciężko chory lub umierający, natychmiast szedł do tego człowieka i mówił: śmierć nie zawsze czeka, nie chciałbym, by ktoś zmarł bez sakramentów. Z tego powodu na każde wezwanie szedł do chorych, przez co często spóźniał się na wspólne modlitwy albo wcale w nich nie uczestniczył. Dla niego ważniejsza była obecność przy umierającym. Modlitwy odmawiał później, gdyż nigdy ich nie zaniedbywał. Bliscy widzieli, że długie godziny spędzał na modlitwie, a szczególnie cenił sobie Eucharystię. Ksiądz Marian zmarł w São Paulo 5 kwietnia 1983 roku w wieku 77 lat. Został beatyfikowany 5 listopada 2006 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Mariana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg. Wszyscy święci, święte Boże.